Krzysztof Rypuła. Podwodna opowieść Reinharda Wachsmana. Czyta Oskar Berezowski. W filozofii czy religii, w etyce czy polityce, 2 i 2 mogło się równać 5. Ale gdy ktoś projektował armatę lub samolot, to musiało być 4. George Orwell. Jednostka badawcza pod dowództwem Reinharda Wachsmana przygotowywała się do zanurzenia najnowocześniejszego okrętu podwodnego III Rzeszy. U-bot został opracowany przy współpracy z czołowymi japońskimi inżynierami. Spod desek kreślarskich wybitnych wynalazców powstał m.in. superpancernik Yamato, największe cudo techniki. Po tym sukcesie, dzięki międzynarodowemu przedsięwzięciu, udało się skonstruować łódź podwodną z rewolucyjnym napędem opierającym się na rozkładzie nadtlenku wodoru, zwanego turbiną Waltera. System działał w obiegu zamkniętym. Okręt nie musiał wynurzać się na powierzchnię, żeby naładować akumulatory. Kapitanem był Reinhard. Średniego wzrostu mężczyzna, o kruczo-czarnych włosach przypruszonych siwizną. Nie cierpiał swojej czupryny, dlatego prawie zawsze nosił czapkę z daszkiem, na której znajdowało się nazistowskie godło. Przedstawiało wyniosłego orła, dzierżącego w szponach wieniec, wraz ze swastyką. Bystre, brązowe oczy Wachsmana doskonale komponowały się z zadbaną brodą i nienagannym mundurem. Ilość odznak na ubraniu sugerowała, że to właśnie on rządził okrętem. W oczekiwaniu na informację od załogi nerwowo stukał palcami o znajdującą się w pobliżu blachę. Był już za stary, aby wierzyć w zbiegi okoliczności. To nie mógł być przypadek, że kiedy jego ludzie organizowali zamach na Adolfa Hitlera, naczelne dowództwo marynarki wojennej w trybie pilnym wysłało go na poszukiwania Wunderwaffe. Co gorsza, większość załogi widział pierwszy raz na oczy. Instynkt podpowiadał mu, że mogli to być agenci Gestapo lub inne tajne służby zbierające na niego dowody. A jeśli jego paranoiczne przypuszczenia okazałyby się prawdą, już był martwy. Z głębokich rozmyślań wyrwali go marynarze, meldujący, że maszyna jest gotowa do pracy. Reinhard wydał rozkaz. Rury złowrogo zaskrzypiały. Zaniepokojony dźwiękiem kurczącej się blachy przezornie złożył ręce w modlitewnym geście. Obserwował elementy konstrukcyjne wehikułu, co rusz głośno przełykając ślinę. Spojrzał na przyrządy pomiarowe. Kiedy załoga poinformowała o poziomie zanurzenia, zakręciło mu się w głowie. Migrena nadchodziła wielkimi krokami. Z doświadczenia wiedział, że pierwszy kwadrans będzie dla niego niezwykle uciążliwy. Czekał, aż osiągnął ustaloną głębokość. Z każdą upływającą sekundą szum w uszach stawał się głośniejszy. Nawet najmniejszy ruch był istną katorgą. Cała naprzód, powiedział Wachsman i zwilżył językiem spierzchnięte usta. Serce waliło mu tak mocno, że o mały włos nie wyskoczyło z piersi. Nerwowo zacisnął pięść, wiedząc, że musi wziąć się w garść. Zamknął oczy, a ktoś z załogi zameldował, iż osiągnęli ustaloną głębokość. Ból zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Reinhard odetchnął z ulgą. Chciał otrzeć dłonią spocone czoło,
ale po chwili konsternacji odpuścił. Nie miał zamiaru niepotrzebnie zwracać na siebie uwagi. Miało minąć trochę czasu, zanim cokolwiek się wydarzy. Zamiast marnować czas na mostku, postanowił sporządzić raporty. Będę u siebie, oznajmił, patrząc niby w dokumenty, a tak naprawdę spodełba na marynarzy. Sprawdzał, czy ktoś podejrzanie mu się nie przygląda. Ruszył do kabiny. Perspektywa spędzenia w tej puszce paru najbliższych tygodni nie napawała go optymizmem. Sen powoli obejmował nad nim władzę, dlatego Reinhardt zmienił kurs na kuchnię. Skąd dochodziły znakomite zapachy? Jakie było jego zdziwienie, gdy dostrzegł znajomą twarz? Kogo moje skromne oczy widzą? Przyjacielu, jak dawno cię nie widziałem? Spytał Wachsman, nie chcąc od razu przechodzić do meritum sprawy. Altman, najlepszy kuk pokładowy, z jakim pływał Reinhardt. Był od niego o głowę wyższy. Miał przyjemną aparycję. Krótko ścięte, brązowe włosy, połyskujące w świetle jarzeniówek. Kucharz ubrany był w elegancki, niedawno wyprany fartuch. Wachsman nie raz słyszał, jak mężczyzna wspominał swoją długą brodę, którą zgolił tuż przed podjęciem służby. Podobno nie chciał, aby członkowie załogi krzywo patrzyli się na niego po wyciągnięciu zdania włosa. Kapitanie, daj mi jeszcze chwilę, tylko rybki obrócę. Odparł i wytarł dłonie o ręcznik. Po wymianie uprzejmości Reinhardt wyciągnął kubek. Do naczynia wsypał kawę oraz cukier. Zrobił to oszczędnie, raczej z przyzwyczajenia niż w trosce o innych załogantów. Czy coś ciekawego przykuło twoją uwagę? Palnął od niechcenia. Z pozoru banalne pytanie spowodowało, że twarz kucharza zbladła jak kreda, a dłonie zadygotały. Kapitan już wiedział, że to, co powie Cook, będzie niezwykle cenne. Altman zajmował w strukturach III Rzeszy wysokie stanowisko. W czasach swojej świetności pełnił funkcję generała. Słynął z przeprowadzania genialnych manewrów, dzięki którym dowodzona przez niego armia była w stanie pokonać przeważające sowieckie siły. Potrafił nawet wskazać, którą stroną ruszą Rosjanie długo przed atakiem. A wszystko dzięki informatorom z ZSRR. Niestety, po wycofaniu swoich ludzi z pola bitwy został zdegradowany. Do dziś pluł sobie w brodę, że z taką pieczołowitością pchał tą armię mordu. Front wschodni był prawdziwą maszynką do mielenia mięsa. Niech kapitan weźmie sobie do serca, co teraz powiem. Altman konspiracyjnie ściszył głos i rozejrzał się na boki, po czym podszedł do drzwi i je zamknął. Gdy się upewnił, że poza nimi nikogo nie ma, zaczął opowiadać. Ubrany w podartą koszulę oraz dziurawe spodnie, 16-letni Jehart Clermont szedł główną ulicą miasteczka. Pochodził z biednej rodziny. Przed jego oczami, na wzniesieniu, stał zabytkowy, ceglany ratusz z widocznym na wieży stalowym zegarem. Po obu stronach rozpościerały się drewniane domy, a tuż przy nich stragany, z najróżniejszymi dobrami. Od chleba, aż po buty. Chłopak trzymał pusty wiklinowy kosz. Jako że słońce dopiero kilka chwil temu zaszczyciło go swą obecnością, to targ niemal świecił pustkami. Straganiarze zaledwie powyciągali towary. Clermont chciał jak najszybciej kupić coś do jedzenia, gdyż obiecał pomóc ojcu w codziennych obowiązkach. Kiedy przemierzał stanowiska w poszukiwaniu jedzenia, zobaczył, że obok starszej kobiety zbierają się ludzie. Podszedł bliżej.
tknięty myślą, jakby mogła mieć coś ciekawego do zaoferowania. Mimo środka lata, babuszka miała na sobie grubą kurtkę zakrywającą większą część jej ciała. Głowę przyozdobiła zawiniętą chustą. Krople potu błyszczały na twarzy staruszki. Ludzie! Ludzie! Bóg ostrzega nas ten ostatni raz! Najpierw nastał nieurodzaj! Krzyczała, a w oczach można było dostrzec bijący blask. Potem zjawili się wysłannicy szatana. Niemcy, odziani w nieskazitelne, czarne jak sama śmierć mundury. Przyozdobione były trupimi czaszkami. Sam Belzebub kuł im insygnia śmierci całymi nocami. Wrzeszczała, unosząc ramiona. Jak na swój wiek, mówiła nadzwyczaj energicznie, jakby wpadała w trans. Obudźcie się, ludzie! Szatan ich strunami głosowymi przemawia! Wtedy padł strzał. Czas stanął w miejscu. Głowa kobiety przyozdobiła się o dodatkowy otwór. Krew wymieszana z galaretowatym mózgiem trysnęła na zgromadzonych. Staruszka runęła na ziemię jak wór ziemniaków. Spanikowany tłum zaczął wydzierać się w niebogłosy. Nastąpił wystrzał. Chłopiec instynktownie padł na kolana. Odruchowo obmacał się po ciele i odetchnął z ulgą. Spojrzał w prawo i dostrzegł biegnącego mężczyznę. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. Na próżno można było szukać typowego szwabskiego munduru. Gdyby w ręce nie trzymał samopowtarzalnego pistoletu, Walter P-38, Jechard w życiu by nie pomyślał, że to właśnie on zabił. Gestapo, tajna policja III Rzeszy. Natychmiast sprzątnąć mi to ciało. Wydał rozkaz Niemiec, celując prosto w mężczyznę, który znajdował się najbliżej. Reszta spierdalać! Otaczający Jecharda tłum zniknął, nim ten zdążył się podnieść. Poczuł solidne palce zaciskające się na łopatce, a następnie kawał żelastwa przyłożony do pleców. Czekasz na specjalne zaproszenie? Pomóż mu! Krzyknął Niemiec. Plecy chłopaka oblał zimny pot, kolana zadrżały. Wolnym krokiem ruszył w stronę zwłok, nie mogąc oderwać od nich wzroku. Z dziury w czaszce wciąż wypływała krew, która utworzyła kałuże. Fakt, kobieta miała nierówno pod sufitem, ale przecież to nie był powód, aby ją sprzątnąć. Wówczas padł strzał. Pocisk trafił w kamień, który znajdował się zaledwie metr od Clermonta. Tu fales szwajn! Ruszaj się! Jechard pomógł mężczyźnie podnieść trupa. Zarzucił rękę denatki za szyję i wraz z towarzyszem poszli za ponaglającym ich mordercą. Niemiec sprawiał wrażenie niewzruszonego, jakby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Chłopiec widział, że Szwabowi strasznie się gdzieś spieszyło. Co chwila podnosił mankiet i spoglądał na zegarek. Clermont w okamgnieniu minął zabudowania. W pewnym momencie, gdy weszli do lasu, usłyszał potężną eksplozję. Chwilę później kolejną i następną. Wrony przebywające na koronach drzew zerwały się do lotu złowrogo skrzecząc. Chłopiec szedł wzdłuż nowo wybudowanej linii kolejowej, aż dostrzegł wartownika pilnującego pociągu. Niski, a zarazem krępy mężczyzna na głowie miał stalowy hełm z emblematem SS. Ubrany był w mundur koloru Feldgrau z widocznymi odznaczeniami. W ręku trzymał pistolet maszynowy,
MP40. Spojrzał na chłopca i paranoicznie wyszczerzył uzębienie. Jehart podszedł bliżej. Momentalnie poczuł odór wydobywający się ze stojących nieopodal wagonów. Stalowe obrzeża skąpane były we krwi i zakrzepłych soplach. Na domiar złego nad składami latały setki opasłych much. Serce podeszło mu do gardła, kiedy zrozumiał, dokąd prowadzi ich Niemiec. SS-man stanął przed składem kolejowym i ponaglił go pistoletem. Kazał mu wejść po drewnianej kładce, która prowadziła na górę otwartego wagonu. Już po chwili Jehart ujrzał gromady zwłok. Spoczywały niczym zwiędłe kwiaty, koszmarnie powykręcane i powoli tracące kolor. Postrzelone, poćwiartowane, zadźgane. Krew zmieszana z błotem, ekskrementami i powywlekanymi organami otulała je, jak kołderka do snu. Clermontowi łzy napłynęły do oczu. Wśród denatów dostrzegł znajome twarze. Wraz ze stojącym obok mężczyzną wrzucili trupa do wagonu. Usłyszał świst, po czym zobaczył, jakiego koszulka przyozdabia się krwią. Ogromny ból rozlał się w okolicy klatki piersiowej. Nogi odmówiły posłuszeństwa. Wleciał prosto w zwłoki. Usta wypełnił słodki smak krwi. Chłopiec przytulił się do mamy i chwycił rękę ojca. Z każdą chwilą jego powieki stawały się coraz cięższe. Waksman poczuł, jak robi mu się sucho w ustach. Brakowało mu słów. Tylko w myślach mógł być bezgranicznie szczery. Czy ciebie, stary durniu, już do reszty pojebało? Czy ty wiesz, że mógłbyś za to skończyć w obozie koncentracyjnym? Wypluj to, zanim na sobą wpakujesz do grobu. Taki inteligentny, a zarazem głupi. Rozejrzał się. Nasłuchiwał, czy ktoś nie nadchodził. Ciszę zakłócały jedynie znane mu dźwięki maszynerii. Na ogół zdawał się już ich nie słyszeć, ale tym razem dudniły mu w uszach wraz ze słowami tego głupca. Pieprzony Altman, dlaczego nagle nie mógł sobie znaleźć innych tematów do rozmowy? Przecież to jasne, że mordowaliśmy ludzi, ale nie przyznaję się do winy, gdy służby siedzą ci na karku. Reinhardowi zupełnie odechciało się spać. Wiedział zresztą, że po czymś takim nie zaśnie przez kilka następnych nocy. Westchnął przeciągle, czując frustrację. I wtedy, zupełnie mimo woli, przypomniał sobie, co się stało z jego najdroższą córeczką. Do dziś nie rozumiem, czemu cię zabrali. Pomyślał. W te rejony Trzecia Rzesza przesyła zwłoki z całej Europy. Wagony wypchane są trupami aż po same brzegi. Sługusy Hitlera uruchamiają największe krematorium na całym kontynencie. A ty masz czelność nosić ten mundur? Syknął Altman przez zaciśnięte zęby, niczym wąż przyglądający się ofierze. Palcem wskazującym dźgnął kapitana w pierś. Reinhard nabrał kilka głębokich wdechów. Wchodząc między wrony, muszę krakać tak jak one. Odpowiedział, po czym zmierzył rozmówcę wzrokiem. Dobiegły mnie słuchy, że naszej grupie przygląda się coś znacznie gorszego od gestapo. Jeżeli nas wyłapią, będziemy się modlić o śmierć. Powiedział kapitan, najspokojniej jak tylko potrafił, choć czuł szorstkość w gardle. Zakończył rozmowę, poprawił nakrycie głowy i wyszedł.
Altman chciał coś jeszcze powiedzieć, ale kapitan nie miał ochoty na dalszą dyskusję. Wykorzystał fakt, że rozdawał karty na tym okręcie. Wolnym krokiem udał się do swojej kajuty. Usiadł za biurkiem i niechętnie chwycił pióro. Zastanawiał się, jaką bajeczkę wcisnąć przełożonym tym razem. Na blacie stała maszyna do pisania, ale nie lubił z niej korzystać. Przy odręcznym pisaniu czuł, jakby przekazywał cząstkę siebie, swój unikalny styl, a nie bezdusznie wystukiwał tekst. O dziwo, wpadł w wir tworzenia do tego stopnia, że nawet nie zauważył, kiedy skończyła mu się strona. Już po chwili miał ukończony pierwszy raport. Z uśmiechem na twarzy zwieńczył go podpisem. W planie miał napisać jeszcze parę innych dokumentów, lecz ktoś mu przeszkodził. Proszę wejść, rzucił Wachsman, odrywając wzrok od papierów. W progu stanął 30-paroletni, niższy od niego mężczyzna, Marter Oblander. Kolejna osoba, która służyła u jego boku od ładnych paru lat. Przyrządy sonarowe wykryły niezidentyfikowany obiekt. Poinformował krótko. Kapitan skinął głową i wstał od stołu. Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej? Marter pobladł. Jakby samą tylko aparycją pragnął przekazać, że wpadli z deszczu pod rynnę. Niestety nie. Odparł z brutalną szczerością. Okręt nieprzyjaciela. Na takim zadupiu? Przekroczył próg sterowni i spojrzał na twarze pozostałych członków załogi. Atmosfera przerażenia była niemal tak gęsta, że można było kroić ją nożem. Mężczyźni bez słowa gapili się w przyrządy pomiarowe. Zapanowała istna cisza przed burzą. To coś pędzi wprost na nas, powiedział jeden z załogantów. Wachsman zmrużył oczy i spojrzał na głębokościomierz. Pośpiesznie przeanalizował dostępne opcje. Naczelne dowództwo marynarki wojennej zapewniało go, że w pobliżu nie będzie żadnego okrętu. Sojusznicy daliby rzecz jasna o sobie znać. Czym zatem był tajemniczy obiekt? Próbowaliście nawiązać kontakt? Dopytywał. Tak, ale nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej, odpowiedział oficer obsługujący aparaturę łącznościową. Czy torpedy są gotowe? Po tych słowach czas jakby się zatrzymał. Do Wachsmana dotarło, że sielankowa wyprawa badawcza właśnie się zakończyła. Uświadomił sobie, iż może nie wrócić na ląd. Tak, odparł członek załogi. Kapitan popatrzył prosto na swoich podkomendnych. Nabrał powietrza. W przypadku zestrzelenia sojuszniczego okrętu stanie przed sądem wojskowym, jeśli Bóg pozwoli. W końcu wydał polecenie. Ognia! Uniósł dłoń. Spokojnie odsłonił mankiet koszuli. Spojrzał na zegarek i zaczął odliczać sekundy. Musiał sprawiać wrażenie, że wie, co robi. Wkrótce wszystko miało stać się jasne. Pierwsza i druga torpeda spudłowała. Padł raport od oficera wachtowego. Trzecia i czwarta trafiła. Jakby na potwierdzenie jego słów, Reinhardt poczuł, jak okrętem potężnie wstrząsnęło. Dobrze, że w ostatniej chwili przytrzymał się rury. W przeciwnym razie uderzyłby głową o podłogę. Jak wygląda sytuacja? Spytał. Dalej mamy ogon, odparł Marter. Co gorsza, jest coraz bliżej. Jeżeli utrzyma obecną prędkość, dogoni nas w kilka, może kilkanaście minut.
Kapitan nie mógł zdzierżyć faktu, że mimo celnych trafień okręt nieprzyjaciela zachował zdolności bojowe. Silniki pełna moc. Gdy torpedy będą załadowane, wystrzelić. Polecił, kurczowo trzymając się znajdujących pod ręką przyrządów. Odpowiedź któregoś z marynarzy padła błyskawicznie. Obiekt znajduje się w zasięgu wzroku. Reinhardt ruszył w stronę peryskopu. Jego ruchy były powolne, jakby urządzenie oblepiały cuchnące fekalia. Straszliwie bał się spojrzeć prawdzie w oczy. Gula stanęła mu w gardle, a nogi zmiękły. Torpedy sunęły wprost w pędzącą na nich kreaturę. Stworzenie na pierwszy rzut oka budziło strach, a zarazem podziw. Było w wielkości wieloryba, ale o kształcie meduzy. Zewnętrzną śluzowatą powłokę pokrywały nabrzmiałe krosty, z których wypływała galaretowata substancja. Ryby, zwabione bijącymi od stwora kolorami, po dotknięciu lepkiej wydzieliny, nie były w stanie się oswobodzić. Reinhardt przypuszczał, że w roztworze znajdowały się enzymy trawienne, które powoli rozkładały przylegające do bestii organizmy. W galaretowatych mackach tego czegoś Reinhardt dostrzegł przedmiot przypominający skrzynię. Szajse, co to jest? Mruknął, czując ścisk w żołądku. Pociski eksplodowały. Na przezroczystej błonie ukazały się pęknięcia, z których trysnęła zielona ciecz. Stworzenie zatrzymało się i upuściło zagadkowy przedmiot. A teraz jak sytuacja? Spytał kapitan, nie odrywając wzroku od soczewek peryskopu. Głos Martera drżał. W stronę bestii sunęły kolejne pociski. Silniki pracują pełną mocą. Dystans między statkiem a wrogiem się zmniejsza. Reinhardt zamknął oczy. Spokojnie policzył do 5. Miał nadzieję, że po ich uchyleniu ujrzy truchło. Uniósł powieki i nakierował peryskop wprost na bestię. Większość torped minęła cel. Kilka okazało się niewybuchami. Zaledwie 3 trafiły, odnosząc mizerne rezultaty. Ranna kreatura obróciła się o 180 stopni i wystrzeliła w stronę okrętu parzydełka. Gdy dosięgnęły celu, zaczęły owijać się wokół blaszanej trumny. Wybrzmiał złowieszczy odgłos wyginanego metalu. Reinhardt musiał działać szybko. Czy mamy jeszcze torpedy? Spytał. Potężnie zbudowany mężczyzna skinął głową. Ognia! Kapitan jak w transie obserwował lecące wprost na bestię pociski. Dlaczego akurat on? Czemu nikt wcześniej nie zameldował mu o potworze? Tereny te stanowiły obszar badawczy od bardzo dawna. Nie mógł uwierzyć w to, że właśnie oni natrafili na kreaturę jako pierwsi. Czyżby w ten sposób chciano go wyeliminować? Przeżegnał się. Niech duch Henryka Ptasznika ma nas wszystkich w opiece. Rzucił, po czym skinął głową. Okrętem gwałtownie wstrząsnęło. Zewnętrzna powłoka u bota pokryła się czarną mazią. Mordercze sidła puściły, a ich jaskrawe kolory pociemniały, by po chwili zgasnąć zupełnie. Kapitan uśmiechnął się na widok meduzy, która wolno opadła na dno. Zniknęła w odmętach mroku. Udało się! Wykrzyczał uradowany. Rozszalałe serce powoli przestawało wtłaczać do organizmu adrenalinę. Reinhardt odetchnął z ulgą. Nie spodziewał się, że kryzys zostanie zażegnany tak szybko. Popatrzył na pozostałych członków załogi. Wszyscy, poza Marterem, wpadli w euforię. Ten zaś
nie odrywał wzroku od systemu radarowego. Czy coś się stało? Potwór zgubił coś po drodze. Widzę to wyraźnie. To chyba nie kał. Promienie odbijają się głównie od metali. Nie chcę nikomu robić niepotrzebnej nadziei, ale to może być ten święty Graal, na którym tak strasznie zależy naszemu naczelnemu dowództwu marynarki wojennej. Gdyby Kriegsmarine się dowiedziało, że tego nie sprawdziłem, byłbym skończony. Ubiorę skafander i z kilkoma ochotnikami popłyniemy to sprawdzić. W czasie mojej nieobecności przekazuję dowództwo oficerowi wachtowemu, poinformował kapitan. Podejrzewam, że nie będzie to nic ciekawego i raz dwa wrócimy na okręt. Zlustrował twarze zgromadzonych. Większość z nich była przerażona, więc postanowił zażartować. To? Kto płynie ze mną? Ostrzegam, mamy tylko 3 skafandry. Palnął. Musiał w jakiś sposób odreagować stres. Teatralnie splótł palce i zbliżył je do brody. Mrugnął w stronę Martera, w ten sposób dając mu znać, że widziałby go u swojego boku. Reszcie nie ufał. Niech kilka osób zostanie na warcie. Pozostałych zapraszam na przerwę obiadową. Kucharz już nie raz ze mną pływał, pomyślał Reinhardt. Na sprzęcie do nurkowania zna się jak mało kto. Mam nadzieję, że się zgodzi. Ruszył za pozostałymi marynarzami. Znalazł się w kuchni i odebrał swoje danie, po czym rozejrzał się w poszukiwaniu wolnego miejsca. Siadł na łóżku, tuż obok Martera. Wolne? Mężczyzna skinął głową. Reinhardt zajął prycz, po czym zrobił kilka kęsów i upił łyk chłodnego napoju. Skąd jesteś? Zagadnął. Z malowniczej miejscowości Witten. To niedaleko Essen. Kapitan pokroił rybę na parę kawałków. Wyobraził sobie skrajnie wychudzonych ludzi, którzy szli do obozu koncentracyjnego w Düsseldorfie. Widział obywateli innych krajów, traktowanych gorzej niż bydło przeznaczone na rzeź. Kościste twarze, błagające o litość, ciała bezwładnie padające z wycieńczenia. W chwilach takich jak ta, chciał, aby Trzecia Rzesza przegrała wojnę. Starał się nie myśleć o tym okrucieństwie, ale wspomnienia wracały do niego niczym bumerang. Im mocniej je od siebie odpychał, tym szybciej dopadały go na nowo. Tłumaczył sobie, że to nie on mordował ludzi. To robili SS-mani, fanatycznie oddani Führerowi. Jednak na wspomnienie, że wśród nich byli jego najbliżsi, wymówka pękała jak bańka mydlana. Jakiś czas temu byłem w Essen. To tam jest ta piękna katedra? Oj tak, jest naprawdę wyjątkowa. Szkoda tylko, że z jednej strony stawiamy wzniosłe konstrukcje pielęgnujące braterstwo, rodzinę, miłość ku bliźniemu swemu. Z drugiej, skończ, ściany mają uszy, stwierdził kapitan, przykładając palec do ust. Nagle podszedł do nich kucharz, który chcąc zwrócić na siebie uwagę, usiadł z gracją godną słonia w składzie porcelany. Na, witam kapitana, powiedział Altman. No, dobiegły mnie słuchy, że tuż za moimi plecami organizujecie podwodną eskapadę. Zgadzam się, powiedział i uśmiechnął się zadziornie. Choć Wachsman niezmiernie się ucieszył, że przyjaciel zechciał zanurkować wraz z nim, postanowił trochę napsuć mu krwi. Wiedział, że Cook nie będzie na niego zły, gdyż Altmana Bentera poznał jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy Reinhardt całą swoją wypłatę przepijał w okolicznym barze.
Niezmiernie ciężko mu było podnieść się po stracie ukochanej córeczki. Nic dziwnego. Była dla niego wszystkim. Cook nie mógł biernie stać i patrzeć, jak poczciwy chłop stacza się na samo dno. W takim razie mamy komplet, stwierdził Reinhard. Zanim jednak przeszedł do konsensusu, przyjaciel wtrącił mu się w zdanie. To na czym będzie polegało nasze zadanie? Spytał, łupiąc oczami to na kapitana, to na marynarza. Wachsman popatrzył na Martera, dając mu do zrozumienia, aby mówił. Więc tak, ta bestia wypuściła z siebie coś tajemniczego. Od razu uspokajam, łajno nie odbija się od fal radiowych. Podejrzewam, że mogła być to jakaś skrzynia czy coś podobnego. Wszystko stało się jasne. Kapitan wrócił spojrzeniem do kucharza. No dobra, kiedy ruszamy? Dopytywał Altman. Możemy nawet teraz, odrzekł Reinhard. Im wcześniej to załatwimy, tym lepiej. Kucharz gwałtownie wstał. Zrobił kilka kroków w stronę wyjścia, po czym stanął w bezruchu. Dobrze. W takim razie idę zobaczyć, jak wyglądają nasze stroje. A temu dokąd się tak śpieszy? Spytał zaskoczony Marter. No, od kiedy pamiętam, uwielbiał nurkować. Kapitan skończył jeść i wytarł usta chusteczką. Wolał mieć to już za sobą. Gdyby ktoś doniósł, że nie wykonuje powierzonych mu celów, miałby poważne kłopoty. Ponaglił pracownika ruchem dłoni i w milczeniu przemierzył korytarz. Popatrzył na rury, z których wolno ciekła woda. Minął gruć i zobaczył, jak podwładni pomagają Altmanowi założyć skafander do nurkowania. Odzienie składało się z dwóch części łączonych śrubami. Stalowa góra miała cylindryczną budowę z otworami na wizjery oraz ręce. Do jej podniesienia używano dźwigu. Drugi element w większości składał się z gumy oraz metalowej powłoki zabezpieczającej korpus. Poruszanie się w kombinezonie na lądzie było praktycznie niemożliwe. Pomieszczenie musiało zostać zalane. Dopiero wtedy kapitan opuścił pokład. Już nawet zapomniał, jak ciężko się w tym poruszało. Zmuszony był wytężyć mięśnie. Z oddychaniem przez aparat tlenowy sprawa wyglądała podobnie. Te niedogodności zostały jednak zrekompensowane przez niepowtarzalne widoki. Na tle pięknej rafy koralowej stał potężny statek, kryjący w sobie niejedną tajemnicę. Wachsman zastanawiał się, czy zatonął za sprawą wojny, czy może katastrofy. Maszt pod naporem intensywnych wiatrów złamał się w pół, uszkadzając sporą część kadłuba. Nagromadzona pod pokładem lodowata woda przypieczętowała życie załogi. Łódź osiadła na dnie, a natura upomniała się o to, co dawniej należało do niej. Żagiel, niegdyś duma okrętu, odszedł w zapomnienie. Większość drewnianej konstrukcji skryta była za bujną roślinnością. Czy coś mi się przywidziało? Zagadnął kapitan. Czy ja widzę okręt? Jak to możliwe, że system radarowy tego nie wychwycił? Też się zastanawiam. Nie powinien mieć z tym większych problemów. Odpowiedział Marter. Niemiecka precyzja, jak to mówią. Dodał niby żartem kucharz. Wachsman odkrył, że coś w środku zatopionej konstrukcji odbija sztuczne promienie. Nie miał lepszego pomysłu, więc postanowił ruszyć w tamtą stronę. Miejcie oczy i uszy dookoła głowy. Okręt musi mieć swoje lata. W każdej chwili może runąć nam na głowy. Powiedział śmiertelnie poważnie, po czym zbliżył się do zatopionej konstrukcji. Wszedł pierwszy, tuż za nim Altman i Marter. Kapitan stanął,
Rozglądając się przez różne szybki, musiał się naprawdę nagimnastykować, aby cokolwiek zobaczyć. Nagle ujrzał ułożone w szeregu beczki. Gdy podszedł bliżej, dostrzegł wyryte na drewnie logo IG Farben. Przedstawiało laboratoryjną kolbę, w której znajdowały się literki I oraz G. Przypomniała, że był zaledwie nic nieznaczącym gościem oceanu. Kapitanie, chyba to zgubił nasz potwór. Zawołał Altman, wskazując palcem prostokątną skrzynię. Z początku Reinhardt chciał zabrać ją na statek, ale okazała się nader ciężka. Próbowali ją podnieść, ale nie byli w stanie. Reinhardt szarpnął kufrem i usłyszał brzęk metalu. To mogą być złote monety, zauważył kucharz. Też o tym pomyślałem, przyznał kapitan, z całych sił próbując podnieść wieko. No nie gapcie się na mnie jak ciele wmalowane wrota, tylko pomóżcie. Zawiasy musiał zardzewieć. Ani drgnie. Kapitan chwycił skrzynię z prawej strony, Altman z lewej, Marter na środku. Spróbowali ją otworzyć. Raz, drugi, trzeci. Kiedy mieli dać za wygraną, zawiasy puściły. W środku znajdowało się najprawdziwsze złoto. Nim Reinhardt zdążył coś powiedzieć, Altman włożył ręce pomiędzy błyszczące monety. Zapewne chciał poczuć ich ciężar. Nic dziwnego, skoro nigdy nie widział tylu pieniędzy na oczy. Cook zawył przeraźliwie i odciągnął rękę. Na szejse! Jakieś cholerstwo mnie użarło! Podwodna istota wgryzała się w gumową powłokę chroniącą rękę Altmana. Potwór wyglądał jak żywcem wyjęty z horroru. Głowę miał zgniło-zieloną, pokrytą nabrzmiałymi bąblami. Z bladych niczym kreda ślepi sączyła się krew. Tuż przy oczach tkwiła łodyga, na której końcu znajdowały się malutkie, świecące w ciemności robaczki. Kapitan chwycił za kawałek leżącego nieopodal drewna i zaczął okładać nim stwora, ale im mocniej uderzał, tym bestia silniej zaciskała uzębienie wokół ręki kucharza. Nie przestawał wrzeszczeć. Dopiero kiedy Wachsman nakierował wiązkę światła prosto w oczy potwora, ten poluzował uścisk. W ostateczności bestia dała sobie spokój i odpłynęła. Musiałeś wepchać tam swoją łapę. Nie mogłeś zaczekać, aż zabierzemy to na statek. Zawołał Marter płaczliwym tonem. To był odruch, wyjaśnił szef kuchni i zacisnął zęby z bólu. Reinhardt obawiał się najgorszego. Postanowił zakończyć podwodną ekspedycję. Wraz z pozostałymi jej członkami ruszył w stronę statku. Pośpiesznie skontaktował się z pozostałą załogą. Zmierzając do okrętu, opowiadał lekarzowi, co się wydarzyło. Jak najszybciej wracajcie na statek. Mam nadzieję, że to coś nie miało w sobie tężca, cholery czy wścieklizny. Tu liczy się każda minuta, mówił lekarz, nerwowo przełykając ślinę. Wiem, doktorku. Zbieraj ludzi, szykuj sprzęt, zaraz będziemy. Odparł kapitan i zakończył połączenie. Mężczyźni wpłynęli na statek. Wachsman zamknął gródź. Woda została wypompowana. Reinhardt przez szyby w kombinezonie obserwował, jak marynarze przy pomocy dźwigu ściągają z niego górną część specjalistycznego odzienia. Usłyszał charakterystyczny syk. Puszka powędrowała do sufitu. Pozostali członkowie załogi pomogli mu ściągnąć dolną część skafandra. Gdy Reinhardt był już wolny, Altmanem zajmował się lekarz. Marter stał tuż obok. Na widok twarzy Cooka kapitan poczuł, jak gardło zasycha mu na wiór. Kolana zmiękły, omal nie osunął się na podłogę. Skóra kucharza była sucha jak u mumii.
przyozdobiona nabrzmiałymi żyłkami. Oczy miał nieobecne, jakby spowite mgłą. Z ust ciekła zielono-ropna substancja. Jest z nim coraz gorzej. Naprawdę, nie wiem, co mam robić, stwierdził doktor. Lekarz wyciągnął z torby latarkę, po czym skierował wiązkę światła w oczy pacjenta. Źrenice nie reagują. Nie jest dobrze, powiedział. Kiedy przystąpił do bardziej zaawansowanych badań, Reinhard domyślił się, że czas przyjaciela dobiegł końca. Po rysach twarzy kucharza wyczytał, że jego stan jest beznadziejny. Oczami wyobraźni cofnął się do tego przeklętego dnia, gdy odeszła jego najdroższa córeczka. Partia, w którą tak wierzył, podpisała na nią wyrok śmierci. Jego najdroższe dziecko wykrwawiło mu się w ramionach. Straszny ryk wyrwał go z letargu. Po chwili kapitan uświadomił sobie, że wrzask dochodził z gardła Altmana, który rozchylił szeroko usta i wbił zęby prosto w szyję zdezorientowanego doktora. Kapitan chwycił Martera za ubranie i szybkim ruchem odciągnął go od kucharza. Co mu się stało? Spytał trzęsący się z przerażenia Oblander. Scheiße, to jakaś broń biologiczna. Natychmiast opuścić pomieszczenie załadunkowe! Wydał rozkaz Wachsman. Przebiegł przez próg i zaczekał, aż załoganci opuszczą obszar. Zamknął przejście. Zrobił to dosłownie w ostatniej chwili, gdyż bestia uderzyła z całej siły o grudź. Nawet nie zdążył odetchnąć, gdy zza pleców usłyszał kolejny ryk. Obezwładniający, jakby wydało go potężne zwierzę walczące o życie. Hurenzon, czyżby to było aż tak zaraźliwe? Zawołał kapitan. Nim Marter zdążył odpowiedzieć, Reinhard usłyszał kolejny wrzask. Dreszcze przebiegły po całej długości jego pleców. Wiedział, że jeżeli panika przejmie nad nim kontrolę, nikt nie opuści okrętu. Musimy jak najszybciej poinformować załogę o zaistniałej sytuacji, stwierdził, ocierając mankietem spocone czoło. Nagle przed nim pojawiła się zagadkowa postać. Dostrzegł zakrwawionego, ledwo idącego człowieka. Twarz miał do tego stopnia zmasakrowaną, że ciężko było go zidentyfikować. Kurczowo trzymał się szyi. W drugiej dłoni dzierżył rolkę bandażu przesiąkniętą krwią. Błagam, pomóżcie! Wychrypiał, po czym nieprzytomny padł w kałużę własnej juchy. Reinhard podbiegł do niego i pochylił się nad ciałem. Nie wyczuł pulsu. Klatka zastygła. Nim wstał, z szacunkiem zamknął nieboszczykowi oczy. Co tu się wyprawia? Wychrypiał, trzymając się za głowę. Zrobił kilka nerwowych kroków, zmartwiony, nie mogąc zebrać myśli. Dobiegły go kolejne ryki. Zakręciło mu się w głowie i oparł się o blachę. Musiał się uspokoić. Po wyrazie twarzy Martera, Reinhard zrozumiał, że się nie przesłyszał. Ostrożnie odwrócił głowę. Scheiße! Co tu się odpierdala? Spytał, wybałuszając oczy. Z niedowierzaniem obserwował, jak martwy, leżący chwilę temu marynarz podnosi się z podłogi, jakby nigdy nic. Nieboszczyk z każdym ruchem głowy gubił włosy. Oblicze miał blade, jakby ktoś wysmarował mu je kredą. Oczy czarne niczym sam węgiel. Z szyi ciurkiem płynęła krew. W kontakcie z uniformem tworzyła rubinowe sople. Żywy trup nakierował twarz na kapitana. Otworzył paszczę i zaprezentował ostre jak brzytwa uzębienie. Uciekaj! Ryknął Reinhard.
co jakiś czas odwracał się, aby spojrzeć na pędzącego ku nim trupa. Nie odstępował ich na krok. Wrzeszczał niczym zażynane zwierzę. W amoku machał rękami. Za wszelką cenę chciał dosięgnąć ocalonych. Pragnął poczuć smak jeszcze ciepłej krwi. Uważaj! Krzyknął Marter i wskazał dłonią na znajdującą się kilka metrów przed nimi rurę. Lada moment miała znaleźć się na wysokości głowy kapitana. W ostatniej chwili udało mu się schylić. Goniący go potwór nie miał tyle szczęścia. Rąbnął w nią z całych sił. W pomieszczeniu wybrzmiał gruchot łamiących się kości. Reinhardt przystanął, aby chwilę odetchnąć, ale na horyzoncie pojawiali się nowi zmarli. Co gorsza, leżący na podłodze trup znów zaczął się podnosić. Mamy jakiś plan? Spytał Marter. Tak, musimy dostać się na mostek, odpowiedział kapitan. Stamtąd nadamy sygnał SOS. Plan Reinharda uległ diametralnej zmianie. Większość załogi została zarażona. Broń koncernu chemicznego IG Farben rozprzestrzeniła się błyskawicznie. Kapitan musiał zrobić absolutnie wszystko, aby to cholerstwo nie przedostało się na ląd. Przekroczył próg. Poczekał, aż towarzysz przejdzie przez gruć i pospiesznie zamknął za sobą śluzę. Słyszał, jak stwory uderzają o grubą blachę. Czuł się względnie bezpiecznie. Usiadł na podłodze. Muszę chwilę odsapnąć, aby zebrać myśli. Wtedy usłyszał donośne mlaskanie. Oczami wyobraźni zobaczył, jak potwór oddziela płaty skóry od martwego człowieka, a następnie wypycha sobie usta jeszcze ciepłym mięsem. Odgłosy pochodziły z kajuty, która znajdowała się raptem kilka metrów przed nim. Reinhardt popatrzył na towarzysza i gestami dłoni spytał, czy też to słyszy. Gdy ten skinął głową, wachsman dostrzegł leżące na podłodze dwa gigantyczne klucze płaskie. Zdawał sobie sprawę, że za wiele nimi nie wskóra, lecz wolał mieć coś w dłoni na wypadek konfrontacji. Ostrożnie przemierzał korytarz. Nagle coś tknęło go, aby zajrzeć do wnętrza kajuty. Zobaczył, że bestia tuż obok ramiennej czerwonej opaski, na której znajdowała się swastyka, zawieszona miała identyczną naszywkę, tylko z symbolem czarnego słońca. Szajse, po prostu pięknie. Zdenerwowany ścisnął narzędzie, a następnie po cichu podszedł do nic nie podejrzewającej istoty. Gdy znalazł się blisko, wyrżnął w nią kluczem. Odgłos pękającej czaszki poszedł w eter. Co ty wyprawiasz? Zapytał zdezorientowany Marter. Wachsman dla pewności przywalił jeszcze kilka razy. Przestał dopiero, gdy twarz bestii przeistoczyła się w galaretowatą, czerwoną breję. Z obrzydzeniem omacał kieszenie zmarłego. Szło dość topornie, gdyż ręce kapitana drżały straszliwie. Ponadto z oddali dobiegało znajome pojękiwanie. Kapitan wyciągnął z kieszeni interesującą go legitymację. Schwarzenegger. Szlampe! Służby od dawna nas rozpracowywały! Wrzasnął, kopiąc znajdujące się przed nim zwłoki. Wydymali nas bez mydła! Skowyt dochodzący z korytarza przybierał na sile. Bestie zapragnęły złożyć im wizytę. Od samego początku tak to zaplanowali. Skurwysyny! Mieliśmy umrzeć w tej jebanej puszce! Wykrzyczał, zły sam na siebie. Zupełnie niespodziewanie. Zamiast ujadania potworów, wachsman usłyszał kojący śmiech ukochanej córeczki.
z niedowierzaniem zmrużył oczy. Przetarł ślepia i dostrzegł własne dziecko, które wychodziło ze szkoły. Stanęła w połowie schodów i pomachała mu serdecznie. Dziewczynka była dokładnie taka, jaką zapamiętał przed tragedią. Miała przepiękne, kasztanowe włosy, oczy koloru lazurowej wody, popielatą sukienkę. Reinhard podbiegł do niej i przytulił ją z całych sił. Łzy przyozdobiły jego rozpalone policzki. Poczuł, jak kamień spada mu z serca. Skarbie, ale jak... Jak to możliwe? Spytał, próbując z całych sił powstrzymać się od płaczu. Tatusiu, ja cały czas byłam przy tobie. To ty dopiero teraz mnie zobaczyłeś. Kochanie, czuwałaś, aby nic mi się nie stało? Dopytywał. Tak, powiedziała, uśmiechnięta od ucha do ucha. Wachsman momentalnie przypomniał sobie tamten sądny dzień, jak Irma została postrzelona przez funkcjonariusza III Rzeszy, który chwilę po zdarzeniu palnął sobie w łeb. Reinhard o własnych siłach zaniósł córeczkę do szpitala. Jej życie ulatniało się na jego oczach, a on nic nie mógł z tym zrobić. Wykrwawiła mu się w ramionach. Tatusiu, nie możesz się teraz poddać. Jeżeli to wydostanie się na ląd, umrze miliony niewinnych. Kapitan delikatnie pogłaskał ją po czole. Chciał jak najdłużej nacieszyć się tą niezapomnianą chwilą. Ale jak mam ich pokonać? Jest ich zbyt wielu. Nie musisz. Wystarczy, że dostaniesz się do silnika i zniszczysz ten okręt. Odpowiedziała córeczka, powoli, rozpływając się w powietrzu. Pozdrów mamę. Odpowiedział, ściskając ją ten ostatni raz. Reinhard otarł zbierającą się na policzku łzę. Czy naprawdę miał o co jeszcze walczyć? Przecież wszystkie osoby, na których mu zależało, już nie żyły. Został sam jak palec. Bądź co bądź, nie chciał, aby tysiące innych ludzi przeszło przez to samo piekło. Właśnie dlatego przejął dowództwo nad grupą chcącą powstrzymać Adolfa Hitlera. Przysięgał, że zrobi wszystko, aby obalić ten parszywy reżim. Wrócił myślami do okrętu podwodnego. Był gotowy, aby raz na zawsze z tym skończyć. Pocieszał się w duchu, że sam okręt był niezwykle cenny dla III Rzeszy, a co dopiero znajdująca się w nim broń biologiczna. Jałogłowi z IG Farben musieli tworzyć ją całymi latami. Niespodziewanie, w progu kajuty stanął gargantuicznej postury nieboszczyk. Zombiak był wyższy od niego o głowę. Jedno oko miał wydłubane, żuchwa mimowolnie wisiała mu na jednym zawiasie. Sporą część ciała spowijały oparzenia czwartego stopnia. To najprawdopodobniej para wydobywająca się z okrętowych rur tak go zraniła. Monstrum spojrzało kapitanowi prosto w oczy i ruszyło do ataku. Wystawiło przed siebie brudne od flaków i krwi dłonie. Wachsman zaczekał, aż trup się zbliży, a następnie, najmocniej jak tylko potrafił, uderzył go kluczem francuskim. Już chciał poprawić cios, ale nieboszczyk zdołał zablokować uderzenie. Na szczęście stojący obok Marter walnął nieboszczyka w łeb. Do uszu Reinharda doszedł nieprzyjemny odgłos pękającej kości. Z czaszki wypłynęła galaretowata masa. Kapitan odruchowo zamknął oczy. O mało nie zwrócił posiłku, gdy czyjś mózg dotknął jego twarzy. Kiedy potwór padł na podłogę,
Reinhard wytarł mankietem brudne oblicze. Wraz z marterem popędził w stronę sterowni. Kapitan usiadł, mając w głowie gotowy plan. Postanowił zrobić wszystko, aby statek eksplodował. Przypominał sobie, jak mechanicy robili mu wykłady, czego pod żadnym pozorem nie należy dotykać. Postanowił wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Nie zauważył, kiedy marter zaczął nadawać sygnał SOS. Co ty wyprawiasz? Spytał Reinhard, patrząc jak wskazówki na manometrach zbliżają się ku krytycznym wartościom. Wzywam pomoc? Przecież chcemy opuścić okręt? Pewnie. Wachsman ruszył w stronę towarzysza. Coś w jego głowie wręcz krzyczało, aby tego nie robił. Doprawdy nie znał martera tak dobrze jak Altmana, ale też zdążył się z nim zżyć. Pomimo wszystko, klamka zapadła. Tłumaczył sobie, że nikt już nie wróci do domu. Oszczędzi mu tylko niepotrzebnego cierpienia. Starał się zachować jak najbardziej naturalnie, a jednocześnie unikał kontaktu wzrokowego. Drżał tak mocno, że omal nie potknął się o wystającą z podłogi rurę. Zanim podkomendny zrozumiał, co się święci, Reinhard zacisnął pięść na kluczu francuskim, a następnie przywalił marterowi wprost w uzębienie. Rozniósł się gruchot. Kawałki kości poleciały we wszystkie możliwe strony. Reinhard zamachnął się raz jeszcze i trafił w szyję. Oblander, zdławiony własną krwią, osunął się na podłogę. Boże, co ja najlepszego zrobiłem? Stałem się taki sam jak reżim, z którym próbuję walczyć. Choć Wachsman bardzo chciał, nie mógł zdobyć się na odwagę, aby zakończyć cierpienie podwładnego. Wybacz, przyjacielu. To miała być zwykła, bezowocna wyprawa badawcza. Roztrzęsiony zajął miejsce przy aparaturze. Wyłączył nadawanie sygnału, a następnie kręcił pokrętłem w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, aż kontrolka zupełnie zgasła. Upewnił się, że wszystko idzie zgodnie z planem i ruszył do maszynowni. Spojrzał na przyrządy pomiarowe. Oblał go zimny pot. Z niezrozumiałych dla niego powodów ciśnienie w silniku znacząco spadło. Popędził w stronę silnika. Szajse! Przekroczył próg i przetarł oczy z wrażenia. Przed nim stali ludzie ubrani w nieskazitelnie czyste, wręcz śnieżno-białe, gumowe kombinezony. Oddychali przez filtry umieszczone w specjalistycznych maskach. Na rękawach, tuż obok haken Kreuza, widniał symbol przedstawiający czarne słońce. Jeden z żołnierzy podszedł do konającego martera. Wycelował i pociągnął za spust. Nazywam się Roland Lossing. Czy mam przyjemność rozmawiać z kapitanem Reinhardem Wachsmanem? We własnej osobie. Kim wy kurwa jesteście? Członkami tego mistycznego towarzystwa Thule? Gdy dotarło do niego, że przegrał, rzucił zakrwawiony klucz na podłogę. Zagryzł zęby i spojrzał na trepa, który ściągał maskę przeciwgazową. Reinhard ujrzał zdeformowaną twarz. Pojedyncze włosy na głowie sterczały niczym naelektryzowane. Oczy nieludzkie, głęboko osadzone w czaszce, źrenice kompletnie wypalone. Gałki zgniło zielone, jakby w stanie rozkładu. Twarz przeszywała głęboka, ropiejąca rana. Towarzystwo Thule to grupka wariatów, która udaje, że para się czarną magią. Adolf Hitler nazywa ich niegroźnymi fanatykami.
Błądzą niczym dzieci we mgle. Powstali tylko po to, aby było o nich głośno. Tymczasem my, Schwarze Zony, działamy po cichu. Jesteśmy z ramienia samego Heinricha Himmlera, prawej ręki Adolfa Hitlera, odparł Roland z nieukrywaną dumą. Nagle Reinhardt zobaczył, jak wojskowy uderza się w pierś i zanosi przy tym potwornym kaszlem. Z jego ust wypłynęła stróżka wydzieliny. Kapitanowi momentalnie przypomniały się makabryczne sceny z bitwy o twierdzę Osowiec. Jak potraktowani bronią chemiczną Rosjanie biegli wprost na rodaków, wypluwając kawałki płuc. Losing nerwowo obmacywał kieszenie uniformu. Z jednej wyciągnął torebeczkę wypełnioną medykamentami. Pośpiesznie połknął specyfiki. Kiedy wszystko wróciło do normy, skinął głową. Towarzyszący mu żołnierze po kolei zaczęli ściągać maski. Reinhardt mocniej zacisnął pięść, gdy dostrzegł znajome twarze z ruchu oporu. Coś w nim pękło. Wsypały go osoby, które znał od najmłodszych lat, które darzył bezgranicznym zaufaniem. Kompletnie odjęło mu mowę. Na samym początku chciałbym kapitanowi ogromnie podziękować. Zaczął Losing, po czym podrapał się karabinem po brodzie. Nie dość, że odnalazłeś okręt, którego moi ludzie szukali całymi latami, to jeszcze broń biologiczną. Chciałem tylko zebrać obciążające dowody. Reinhardt, choć wewnętrznie się gotował, nie chciał dawać mu satysfakcji. A jednak Trzecia Rzesza przegrywa na wszystkich możliwych frontach. Ciesz się pyrrusowym zwycięstwem, póki możesz. Na te słowa członek organizacji Schwarze Zone otworzył szeroko usta, z których zaraz wysunął się język. Był zielony, dziurawy jak ser. Po wysunięciu sięgający niemal do klatki piersiowej mężczyzny. Szybko jednak z powrotem znalazł się na swoim miejscu. Odpowiedź kapitana ewidentnie wybiła z rytmu Losinga. Pozostali żołnierze podeszli bliżej. Cały czas mierzyli do Reinharda z broni. Dzięki tobie specjaliści z IG Farben dopracują broń biologiczną. I wreszcie, tak oto powstanie Übermensch. Żadna armia nie będzie miała z nimi najmniejszych szans. Roland nie mógł nabrać powietrza. Nerwowo chwycił maskę i przyłożył ją sobie do twarzy. Wziął kilka głębokich wdechów, po czym odetchnął z ulgą. Wachsman domyślił się, że płuca uczonego były w opłakanym stanie. Nie ma co, byłeś prawdziwym geniuszem. Rozpracowanie twojej siatki spędzało mi sen z powiek przez wiele lat. Twoje alibi z łodzią podwodną. Po prostu majstersztyk. Widać, że poświęciłeś budowie organizacji całe swoje życie. Ach, niestety, postawiłeś na złych ludzi. Momentalnie zrozumiał, co się święci. Usłyszał, że ktoś jest za jego plecami i z całych sił kopnął napastnika. Musiał trafić w czuły punkt, gdyż żołnierz wydarł się w niebogłosy. Reinhardt dostrzegł spadający karabin i popędził w stronę broni. Zanim jednak zdążył ją podnieść, ktoś wypalił prosto w niego. Wachsman padł na podłogę. Dotknął dłonią piersi. Ręka skąpana była we krwi. Usłyszał czyjeś kroki, po czym dźwięk odbezpieczanego karabinu.
resztkami sił uniósł głowę. Powolnym krokiem zmierzał do niego Losing. Ewidentnie napawał się zwycięstwem. Reinhardzie Wachsmanie, to był ogromny zaszczyt, stwierdził, oddając strzał.